Słowo Boże mówi, że sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje. Nigdy się nie zachwieje. Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje. A wcześniejszy werset mówi, Pan jest twierdzą dla tego, kto postępuje nienagannie, lecz zgubą dla tych, którzy czynią nieprawość. Wiecie, co to jest nienaganne postępowanie? Jest jeden czyn nienaganny. Czyli jeden czyn, który nie ma nad sobą piętna nagany Bożej. I to jest wybranie Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela. Jeden czyn nienaganny. Jeden czyn. Jest napisane, że Pan jest twierdzą dla tego, kto postępuje nienagannie. Wiecie, kiedy staliśmy na tym szczycie Masady, tej warowni w Izraelu, gdzie żydowskie wojska odpierały atak wroga i kiedy byli już bezsilni, postanowili, że popełnią samobójstwo. I popełnili samobójstwo wszyscy tam. I dzisiaj każdy żołnierz izraelski, który decyduje się być zawodowym żołnierzem, idzie tam i proklamuje słowo, że Masada nigdy nie pada, że ta rzecz nigdy się już nie wydarzy po raz drugi, że Izrael już nigdy nie potknie się. Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje. Kiedy Ty oddałeś życie Jezusowi, to zabezpieczyłeś się na wieczność. Nigdy się nie zachwiejesz. Nigdy. Wiesz, co to oznacza? To oznacza, że jesteś najbezpieczniejszym człowiekiem na ziemi. Najbezpieczniejszym człowiekiem na ziemi. Kiedy ja się zorientowałem, że ja się nigdy nie zachwieję, to spojrzałem diabłu prosto w oczy. Nie potrzebowałem schylać, spuszczać mojego wzroku, schylać głowy, spuszczać. Ja nie potrzebowałem już tego robić. Kiedy człowiek jest niepewny, to szuka jakiegoś miejsca ucieczki. Kiedy człowiek nie jest pewny, że się nie zachwieje, to nie będzie mógł dokonywać działań, które będą odważne, nie będzie mógł ryzykować, bo wiecznie będzie czuł się niepewny. Czy ja dam radę? Dasz radę. Ponieważ dokonałeś nienagannego czynu, wybrałeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Jezusa wybrałeś jako Pana i Zbawiciela. Kiedy będziesz się wielbił Boga, ja bym chciał, żebyś stanął na tej podstawowej prawdzie twojego życia. Wybranie Jezusa jako Pana jest aktem bezpieczeństwa na wieczność. Diabeł ci może nagwizdać. To jest bardzo ważna informacja dla mnie i dla ciebie, że sprawiedliwy, czyli ty, nigdy się nie zachwiejesz. Ja sobie tutaj napisałem z boku w nawiasie o nieutracalności zbawienia. Tak sobie zrobiłem moją adnotację. Tu nie ma nawet mowy o tym, że upadnie. Wiesz, co to jest zachwiać się? To jest nawet nie sięgnąć ziemi. Zachwiał się i wrócił z powrotem. Jesteś jak drzewko, tak elastyczne, że możesz się ugiąć i wrócić do pionu. Nic ci się nie stanie złego. Jeżeli chodzi o wymiar wieczny, jesteś najbezpieczniejszym człowiekiem, jakiego znasz. Jak będziesz się wielbił Boga, to za to mu dziękuj. Stań na czymś, co jest pewne. 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 To jest pewne. To jest pewne. To coś nigdy nie ucieknie spod twoich stóp. Nigdy. Ojcze, uwielbiamy Ciebie za to, że mamy pewność zbawienia. Że jesteśmy ludźmi, którzy nigdy się nie zachwieją. Ojcze, uwielbiamy Ciebie.
Ciebie za to, że w imieniu Jezus mamy absolutną pewność bycia z Tobą na wieczność. Że dokonaliśmy aktu pełnego bezpieczeństwa. Mamy akt bezpieczeństwa. Jesteśmy zabezpieczeni. Jesteśmy zabezpieczeni. Ojcze, uwielbiamy Cię. Ja biorę autorytet w tej chwili. Na wszelką demoniczną siłą. Atakującą ludzkie umysły, jeżeli chodzi o poczucie bezpieczeństwa. W imieniu Jezusa. Ja ogłaszam, że Kościół Boży nigdy nie padnie. Że ludzie, którzy oddali życie Jezusowi, nigdy się nie potkną. Ojcze, uwielbiamy Cię. Jedyny Król nasz. Jedyny
Yeah!
Ty, który jesteś wierny. Ty, który jesteś ten, który jest Słowem. Ty, który jesteś ten, który jest prawdą. Uwielbiamy Cię. Wywyższamy się. W imieniu Jezusa Chrystusa. Oddychamy wszelkie zwierzęta. Oddychamy każdego ducha, który nie jest duchem Chrystusowym. Przez mocny imię Jezus. I ja rozbijam wszelką duchowość, która nie jest duchowością Chrystusową. Przez mocny imię Jezus. Odpycham Ciebie, diable. Odpycham Twoje pomysły. Odpycham Twoje uczucia. Przez mocny imię Jezus. Wyraź się z tego miejsca. W środku ogromnej nocy swoje wojny jak ptak. Ręce moje do Ciebie wznoszę, potężny Boże gwiazd. Chcę Ci dzisiaj powiedzieć,
Thank you.
My uwielbiamy Ciebie, Jezusie. My dziękujemy Tobie, że Twoje życie jest w nas, że Twój posiew jest w nas. My uwielbiamy Ciebie, wywyższamy Ciebie. Ojcze, ja teraz modlę się o każdego człowieka, który się pogubił na tej prostej drodze z Tobą. Jeśli pogubiłeś się na drodze z Jezusem, który chce Ci dzisiaj przypomnieć, że droga za Jezusem to droga wiary. Wtedy, kiedy będziesz postępował według wewnętrznego człowieka, kiedy będziesz wierzył wewnętrznemu człowiekowi, będziesz rozumiał Jezusa, będziesz rozumiał Jego drogę, będziesz miał odczucia Jezusa. Ojcze, modlę się z każdą osobą, która gdzieś popędziła za daleko, a porzuciła życie wiary i porzuciła rozbudowywanie wewnętrznego człowieka. Ja modlę się teraz z każdą osobą. Wstawiam się teraz za każdą osobą, która gdziekolwiek spoczyła z tej prostej drogi. Jezus powiedział, że jest drogą, prawdą i życiem. Wejdź z powrotem na tę drogę. To prosta droga. To prosta droga wiary. To prosty człowiek. Uwierzyłam Jezusowi jako prosty człowiek i odniosłam sukces w moim życiu. Nie ma takiej opcji, że kiedy w prosty, nieskomplikowany sposób przychodzisz do Jezusa, wierzysz temu, co jest wewnątrz Twojego, wewnątrz Ciebie. Nie ma takiej opcji, że pogubisz się w życiu. Gubimy się wtedy, kiedy przestajemy chodzić wedle tego, w co jesteśmy, do czego jesteśmy przekonani. Podejmij teraz taką decyzję. Nieważne, ile lat jesteś wierzący. Nieważne, kim jesteś. Może jesteś w służbie. Może jesteś w służbie, a tak naprawdę jesteś rannym człowiekiem i zagromnie wierzysz Jezusowi. W ogóle nie ma żadnego problemu. Przyjdź dzisiaj do Niego w prostocie. Powiedz, Boże, przepraszam Ciebie, że poleciałem za tym, co widziały moje oczy. Zmieniam kierunek patrzenia z widzialnego na niewidzialne. Kiedy będziesz patrzył z widzialnego, z niewidzialnego, zawsze zobaczysz. Końcowym efektem wiary są zawsze widzialne rzeczy. Jest zawsze sukces i zawsze wpływ. Najpierw na Ciebie samego. Uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie, Jezusie. Dziękujemy Ci za Twoje życie. Dziękujemy Tobie za Twoje życie w nas. My uwielbiamy Ciebie. Wywyższamy Ciebie. My podnosimy Ciebie. My wywyższamy Twoje cudowne imię. Nic nam nie jest potrzebne do życia. Tylko Ty i wiara w Ciebie. My podnosimy tą prawdę. Niech ta prawda zdominuje każdego człowieka. Niech ta prawda zdominuje każdy umysł. Wiara prosta w Ciebie. Syna Bożego, który tak umiłował świat, że oddał samego siebie. Niech ta prawda zdominuje wszystkie umysły. Przez moc imienia Jezus. Przez moc imienia Jezus. Przez moc imienia Jezus. Uwielbiamy.
się, aby ludzie zrozumieli, co mają w sobie, aby ludzie zrozumieli, co mają w sobie. I ja modlę się, Ojcze, aby ludzie zrozumieli, co mają w sobie i pokochali to, co mają w sobie. I ja modlę się o rozwój wewnętrznego człowieka.
ja modlę się, aby od dnia dzisiejszego zmieniła się perspektywa ludzi. Ja modlę się, aby ludzie rozwijali się w wierze. Modlę się o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Modlę się, aby nie było nikogo, kto żyje w rozproszeniu. Modlę się o to, aby nie było nikogo, który nie wie, o co chodzi w życiu wiary. Mocą swoich rad.
Wiary, wiary, wszystko jest możliwe. Skały
zatrzyma mnie. Nic już nie zatrzyma mnie, bo wierzę. Nic już nie zatrzyma mnie. Nic już nie zatrzyma mnie. Nic już nie zatrzyma mnie. Yeah.
nic już nie zatrzyma mnie. Nic już nie zatrzyma mnie. Nic już nie zatrzyma mnie. Czyli pustynię, kamień na kamień. Oni tam weszli przez wiarę. Oni uwierzyli. Oni patrzyli na te wielkie pustynne wzgórza i widzieli je pełne traw, pełne pan. Widzieli je oczami wiary. Oni mieli obietnicę, że o te kamienie nie poranią swoich nóg. Ewka, dzisiaj Bóg doprowadza do tego twoje życie, że diabeł będzie ranił sobie ręce na twoich słowach. I na jedno twoje słowo wiary będziesz przemieniała się z ostrego kamienia w łagodną ziemię. A kiedy będziesz znów chciała być ostrym kamieniem, będziesz takim kamieniem na twoje słowo wiary. Stój i ufaj. Oni tam weszli przez wiarę. Oni tam weszli przez wiarę. Oni dostali słowo. Oni dostali słowo. I ty dostałeś słowo. Dostałeś słowo. Wiara jest twoją siłą. Narzędzie, które masz. Nie bój się, kiedy będziesz widział czarne części swojej duszy albo czarne części tego świata. Nie ma takiego miejsca w twojej duszy, którego nie możesz podporządkować twojemu odrodzonemu duchowi. I nie ma takiego miejsca na świecie, w którym byłbyś w stanie zginąć. Wiary. Nie pytaj 50 000 razy o tą samą rzecz. Agnieszka, nie pytaj tyle razy. Jesteś człowiekiem wiary. Ty widzisz. Ty widzisz. On cię powołał. Widzisz w duchu. To, co widzisz w duchu, jest istotne.
istotne, nie to, co jest wokół ciebie. Ich oczy widziały pustynię. Ale prorok mówił do nich, to jest ziemia. Mlekiem i miodem płynąca.
którym żyjesz, nie będzie chciał zrozumieć tego, że ty się poruszasz w wierze. Może powiedzą, nie chcemy tego, co ty prezentujesz. Pamiętaj, że to z tobą jest Bóg. Nie z nim. Jeżeli ktoś nie chce twojej wiary, to odwróć się na pięcie i odejdź. Bo jeśli ktoś nie chce twojej wiary, to nie chce całego twojego serca. Niech zostanie tylko wiara. A reszta będzie dodawana. Lepsze rzeczy przyjdą. Lepsze. Nie bój się. Nigdy nie stracisz na wierze. Przyjdą lepsze rzeczy. Nie trzymaj się kurczowo głosu tego środowiska. Słowo Boże mówi, że wszyscy kłamią. Wszyscy kłamią. Wszyscy, którzy nie chodzą w Duchu Świętym, kłamią. Nie martw się. Że uwielbiamy Cię za to, że Ty jesteś Bogiem wiary. Że Ty przez naszą wiarę wyjaśniasz środowisko, w którym żyjemy. Że otaczasz nas. Przychodzisz jak szum.
Składam życie, by
że się lecz ufam ci. Wierzę, rozwijam życie codziennie kąpiąc się w twojej krwi. Tam, gdzie twój tron składam życie. Składam życie me.
się. Tam, gdzie twój dom składam życie me. Nie martwię się, lecz ufam ci. Zacząłeś wierzyć i te rzeczy zaczęły ci upadać. Okazało się, że on po prostu ci nie przeszkadzał robić tych rzeczy. On to czasem robi nie przeszkadzać, bo to jest dobry Bóg. Nie przeszkadzać. Kiedyś Kennethowi Hagenowi nie przeszkadzał prowadzić 12 lat kościół. Nie przeszkadzał. Po 12 latach Kenneth zaczął go lepiej słyszeć i dowiedział się, że nie ma być pastorem tego kościoła. Zapytał: Panie, czemu zatem te wszystkie znaki, cuda, cudowne rzeczy? A Bóg powiedział: no bo tam ludzie wierzyli, to były.
a tobie nie przeszkadzałem być pastorem, bo chciałeś tak bardzo. Znasz te doświadczenia ze swojego życia. Ukusz się przed tym. Kiedy robisz krok dalej i widzisz więcej, nie musisz widzieć teraz, ponieważ Królestwo Boże przychodzi niedostrzegalnie. Niedostrzegalnie. Ale kiedy uruchamiasz wiarę ci się, to w duchowej rzeczywistości rusza potężna lokomotywa. Ty jeszcze tego nie widzisz, nie słyszysz turkotu jej kół. Ale to jest potężna maszyna. Potężna maszyna, kiedy Daniel się modlił do Boga i przed Anią i powiedział, od razu Bóg wysłuchał twoją modlitwę. Ale musiałem się przedzierać kilka tygodni, bo demoniczni książęta stawali mi na drodze. Wiara zaczyna się w momencie, kiedy zdecydujesz, że jakaś prawda Boża jest od dzisiaj twoją prawdą. Nie moją, tylko twoją. I będzie to twoja wiara. Ty i Bóg i nikogo więcej tam nie będzie. I nie będzie widać, i nie będzie słychać, i nic się nie będzie działo. Opresje mogą jedynie wzrosnąć. Ale ty trwaj w tym, o czym zdecydowałeś. Nie wysilaj się, żeby twój umysł czuł się tak pewnie. Ja kiedy wierzę, to mój umysł nie czuje się pewnie, on się czuje niepewnie. Wiesz, kiedy mój umysł czuje się pewnie? Kiedy coś widzę moimi oczyma, kiedy coś słyszę moimi uszami, kiedy coś dotykam moją ręką, kiedy czegoś doświadczam w sferze mojej fizyczności. Rozumiesz? Wtedy mój umysł czuje się pewny. Kiedy mam w ręku 10 tysięcy, to mój umysł mówi, masz 10 tysięcy. Ale kiedy wierzę, nie widząc, to mój umysł czuje się niepewny. Dlatego nie szukaj potwierdzenia w umyśle. Nie szukaj też potwierdzenia w emocjach. Bo emocje są jeszcze gorsze. Emocje to trzeba ubrać, pomalować, przytulić. Emocje nie wyjdą na twór bez makijażu. One się nie zadowalają nawet tą prostotą codzienności. One muszą mieć pięknie. Jak nie mają pięknie, to się źle czują. Więc nie szukaj też potwierdzenia wiary w emocjach. Bo ktoś cię kopnie w tyłek i będziesz miał emocje negatywne. Ktoś cię pocałuje w policzek i będziesz miał pozytywne. Tylko to ten sam diabeł kopie cię w tyłek i całuje w policzek. Jemu nie zależy. Chodzi o to, żeby skupić ciebie na emocjach. Nie opieraj się też na tym, co mówi ci religia? Albo co proponuje humanistyczny system tego świata? Opiera się na prawdach Bożych. Na prawdach Bożych. Jak Bóg ci powie, nie zranisz swojej nogi o kamień. Zdejmij buty. I idź tam, gdzie są najostrzejsze kamienie. Stań swoją nogą na tych kamieniach. Poczuj ból. Zobacz, że leci krew. I powiedz, wierzę, że nie jestem ranny. Postaw drugą nogę. Ból się zwiększa. Zdejmij tamto. Ból się zwiększa. Ale po kilku krokach zobaczysz, że rany się goją. A kamienie się łamią pod twoimi nogami. To jest życie wiary. Tak się żyje, tak się buduje
I tak się wpływa. Komfort to nie jest twój przyjaciel. Rozumiesz? Komfort to będziesz miał wtedy, jak odejdziesz z tej ziemi. Rozumiesz, o co tu chodzi? Głoszę ci Ewangelię sukcesu. To czyste prosperity. Tak się zdobywa i tak się utrzymuje te rzeczy przez wiarę.